Dobra, więc tak jak zawsze, jak wam o czymś opowiadam, to dam wam taki malutki wstępik. Oczywiście możecie się mnie o wszystkie rzeczy tego rodzaju pytać. A mianowicie, dzisiaj opowiem wam o pewnej dziwnej rzeczy, która miała miejsce w roku 2000, jeśli się nie mylę, 18, a właściwie 2017 chyba nawet. A mianowicie, jak zapewne wiecie, najlepszym komputerem szachowym, właściwie najlepszym programem szachowym, one oczywiście ewoluują, był na tamten moment Stockfish. I po dziś dzień raczej się uważa, że Stockfish ma palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o komputery szachowe. Do 2017 czy 2018 roku komputery szachowe działały w ten sposób, że on po prostu bardzo daleko liczył warianty. Dlatego jeżeli na przykład zobaczycie sobie partię pomiędzy Nakamurą a Rybką z roku 2008, to tam Nakamura wygrał, ale podczas gry mówił, że on chce wszystko zapchać, dlatego że komputer po prostu w normalnej pozycji grałby zupełnie inaczej, ale grając z komputerem musisz grać, zapychać pozycję, z tego względu, że komputer zawsze cię przeliczy, nieważne czy jesteś Magnusem Carlsenem, czy jesteś Tomkiem Jaskółką, czy jesteś Trybosią, czy jesteś kimkolwiek innym. Ponieważ komputery potrafią liczyć 20, 30, 40 ruchów do przodu i po prostu tak to działa. Oczywiście komputery to nie jest tak, że każdy ruch w każdej możliwej pozycji liczą, natomiast generalnie taka była w bardzo dużym skrócie zasada. Po czym pojawiła się inicjatywa od Google'a, nazywająca się DeepMind, i tam po prostu stworzono program, który grał w szachy, grał też w Go i w jakąś trzecią grę, niestety nie pamiętam. I dla szachów nazywał on się AlphaZero. W jaki sposób on grał w ogóle w szachy i co było taką innowacją? A no właśnie to, że on oczywiście liczył warianty, jednak nie liczył ich tak głęboko, jak liczy to Stockfish, natomiast podchodził do każdych ruchów, do każdej pozycji w sposób bardziej ludzki. To znaczy po prostu oceniał pozycję nie tak, jak widzicie na swoich komputerach, że dana pozycja jest plus jeden albo minus jeden, tylko on oceniał prawdopodobieństwo wygranej w danej pozycji. Jeszcze w szogi grał. Dokładnie tak. Więc... geneza tego była taka, że przez 4 godziny AlphaZero grała sama ze sobą w szachy, analizowała wszystkie pozycje, wszystkie partie i tak dalej, i od zupełnego zera w 4 godziny, w 240 minut potrafiła nauczyć się grać w taki sposób, że była dobrym konkurentem dla Stockfisha. I to, co charakteryzowało AlphaZero, to na pewno fakt, iż grała w szachy bardziej w ludzki sposób, potrafiła widzieć, jak to się mówi, horyzontalnie, czyli potrafiła oceniać, jakie dana pozycja będzie miała skutki za nawet 100 ruchów, czy tam 50 ruchów, a nie liczyła tylko wariantów. I druga rzecz, która ją charakteryzowała, to było to, że bardzo mało uwagi poświęcała swojemu materiałowi. Jeżeli ja podstawiam pionka, to jestem nobem i nie umiem grać w szachy. Jeżeli wy podstawiacie pionka, to też nie najlepiej o was świadczy. Natomiast jeżeli AlphaZero poświęcała pionka, to po to, żeby za 20 ruchów odzyskać go z dużo większą przewagą. I wybrałem sobie 10 takich partii, które według mnie bardzo fajnie obrazują to, w jaki sposób AlphaZero grała ze Stockfishem. Ogólnie rozegranych zostało, z tego co wiem, 1000 partii w drugim meczu. W pierwszym meczu chyba tylko 100, ale pierwszy mecz był o tyle taki, powiedzmy, problematyczny, że Stockfish miał trochę mniejszy, słabszy komputer, na którym grał, a AlphaZero była dużo lepsza. Także komputery sobie grały. Z tego co napisał mi szacharz na Twitterze, polecam oczywiście followować mnie na Twitterku i szacharza zresztą też, bo jest koksem, to on mówił, że w danych pozycjach AlphaZero kalkulowała dane pozycje około 10 razy szybciej niż Stockfish, także to tylko mówi o tym, w jaki sposób zmieniło się to. Oczywiście ten projekt sprawił, że zupełnie inaczej zaczęliśmy patrzeć na komputery i na to, na samo ocenianie pozycji, ponieważ AlphaZero pokazała, że to, że Stockfish ci mówi, no siema, masz plus 5, nie oznacza, że faktycznie tak jest i że można zawsze znajdować jakieś tam obrony i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, sam Magnus Carlsen i aktualnie najlepsi szachownicy na świecie dużo czerpią od tego, czego nauczyliśmy się wszyscy od AlphaZero, ponieważ na pewno kojarzycie takie puszowanie pionków H4, H5. To właśnie tak jakby wprowadziła do szachów AlphaZero i zostało zaimplementowane przez najlepszych szachistów na świecie. Pierwsza partia, którą wygrałem, to AlphaZero kontra Stockfish oczywiście. Wybrałem ją z kilku powodów.
Ale przede wszystkim dlatego, że Alpha Zero tutaj pokazuje i myślę, że od razu obala pewne mity dotyczące szachów, a mianowicie jakie jest najlepsze otwarcie widzowe, jak sądzicie? D4 czy E4? Oczywiście Alpha Zero grywała jako najlepszy silnik na świecie D4. Skoczek F3, C4, E6, pyk, B6. G3, goniec B7, goniec G2. I ogólnie w tych wszystkich partiach zauważycie, że takie ustawianie, to znaczy D4, C4 i potem goniec na G2 na długą przekątną, to było coś, z czego Alpha Zero wręcz słynęła i wprowadziła do tego, do tej teorii debiutów, no wiele ciekawych takich zagadnień, powiedziałbym. Goniec C7, roszada, roszada. No i teraz pojawia się pierwszy moment, w którym gdybym ja tak zagrał, to bym się poczuł źle, bo bym zagrał, bo bym podstawił pionka. Gdybyście wy tak zagrali, również nie bylibyście zadowoleni, ponieważ przy analizie partii z trenerem, pan trener by was zapytał, czy umiecie liczyć do 3. Ponieważ Alpha Zero zagrała D5. No i tu pierwszy taki znak zapytania, że przecież patrzcie. Łubu-dubu, 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 łubu-dubu. Przegrywamy. Więc lipa. Dlaczego więc zostało tak zagrane? I to jest właśnie rzecz, która, jeśli chodzi o ten debiut, była powiedzmy w takich powijakach, czyli ludzie już zaczęli dostrzegać tę ideę, ale nikt nie umiał jej za dobrze wyegzekwować. A mianowicie, po pierwsze, w takiej sytuacji blokujemy tego gońca. Po drugie, ten pionek kontrolował dwa pola. W tym momencie już tego pola nie kontroluje, więc Alpha Zero zagrała skoczek H4. I teraz już grozi bicie tutaj. Jeżeli na przykład Stockfish zagrałby jakiś losowy ruch, no to taka pozycja wcale za dobra dla niego nie będzie, ponieważ ten pionek tutaj bardzo dużo pól kontroluje, co nie? Więc trzeba było tego pionka bronić. Bicie, bicie. I jak sądzicie, warto jest tutaj bić tego gońcem skoczka, czy nie? Wy byście bili? Rozwalamy strukturę oponentowi, czy nie? Dokładnie. Chat forma mutant. Nie bijemy tego. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nawet jakby oponent zbił, to my straciliśmy tego potężnego gońca. On jest naszym największym atutem w tej pozycji, więc nie możemy sobie na to pozwolić. Co więcej, w tej pozycji oponent mógłby zbić tutaj i jakbyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, to już w ogóle jest dziura za dziurą w naszej pozycji, więc byłoby to słabe. Więc co robimy? Kontynuujemy nasz plan. Popatrzcie. To też pokazuje, że tak jakby Alpha Zero wykonuje sensowne ruchy zgodne z jakimś tam planem. Popatrzcie. Zostało zagrane D5 po to, żeby zdobyć pole F5. Zostało zagrane skoczek H4, więc bijemy, bijemy, gramy skoczek F5 i kontrolujemy już te pola. I wielu z was może się zapytać, że w sumie no to po co, nie? Po co coś takiego robić, skoro straciliśmy całego pionka? I to jest właśnie cała siła Alpha Zero. Ponieważ ona już widzi w tym momencie, że popatrzcie, ten goniec jest koksem, ten goniec jest słaby, ten goniec tu się nie może ruszyć, pole C5, pionek na C5, żeby uwolnić tego gońca, nigdy się nie będzie mógł mieć, nigdy nie będzie mogło się zdarzyć, ponieważ stracimy tego skoczka, a nawet jak tym skoczkiem odejdziemy gdzieś, tak jak miało to miejsce w partii, to nadal C5 jest niemożliwe, ponieważ goniec tutaj wiąże pionka. Dokładnie, ten goniec jest trochę się dusi. Białe zdobywają centrum, ponieważ to jest to, co chcemy robić w debiucie. Teraz może część z was mogłaby pomyśleć, że przecież można zagrać C5 i ten goniec tutaj jest zablokowany. Ale wtedy dostalibyśmy hetman G4 i potężny atak by nam groził, więc to nie byłoby zbyt optymalne. Poszło więc goniec F6 i widzicie, jakie jest takie bardzo słabe pole w pozycji przeciwnika, na które można sobie od razu wejść? Dokładnie tak. Pole D6 jest takie, że wręcz chce się tam wchodzić. Więc zostało zagrane skoczek D6. Czarne chciały uaktywnić tego z gońca, więc zagrały goniec A6. Bierze E1. I zobaczcie, że teraz ten goniec jest aktywny, ale jest druga figura, która nie ma przed sobą za dużej przyszłości. I to jest ten skoczek. I ten skoczek choćby chciał, no to tu nie wyjdzie, tu nie wyjdzie, tu nie wyjdzie. I zobaczcie, że to jest pozycja typu, że czarne wolałyby nie mieć tego pionka, żeby wtedy ten skoczek mógł sobie tutaj wyjść i byłoby spoko. Natomiast ma tego pionka i to jest to, co Alpha Zero widziała kilka ruchów temu, święcąc pionka. Także no, jest totalnie poduszony, więc czarne próbują się rozwiązać. I teraz popatrzcie, to też jest bardzo ważna rzecz, wiecie, to nie jest tak, że Alpha Zero gra z totalnym nobem, tylko gra z najsilniejszym silnikiem, jak aktualnie był podczas dostępny.
Więc zagram skoczek E8, bo to jest to, co wy też powinniście podczas swoich partii robić. A mianowicie, popatrzcie, ten skoczek jest bardzo silną figurą, więc chcemy ją wymienić. I jak sądzicie, warto to bić? Bilibyście to? Dokładnie, nie bijemy z tego względu, że chcemy, żeby ewentualnie, jeżeli mamy to wymienić, to wymienimy na własnych zasadach. Więc tutaj zostało zagrane E5, czarny próbował się oswobodzić, zbił. Teraz możemy dwie figury zbić, albo tu, albo tu. I ogólnie w takich sytuacjach przeważnie lepiej jest wziąć gońca. Raczej chcemy mieć parę gońców niż jakiegoś tam skoczka, więc zostało zagrane tok. I tak. Teraz wyprowadzamy normalnie figurę i zobaczcie, że teraz cały czas te czarne, chociaż bardzo by chciały się jakoś oswobodzić, no to mogą się czuć tak jakby, nie wiem, no po prostu ciężko im znaleźć jakieś sensowne ruchy, żeby te figury wyprowadzić. Pomimo tego, że mają pionka więcej i Stockfish prawdopodobnie oceniał tę pozycję jako spoko, no bo ma pionka więcej, to jednak z ludzkiego punktu widzenia ciężko tutaj cokolwiek zrobić i nawet komputer miał z tym problemy. Zagrał skoczek B7, żeby w przyszłości być może zagrać jakiś D5, ale teraz biały już się aktywnie ruszy. I została wprowadzona jedna z figur. No i teraz, jak sądzicie, jaki komputerowy ruch mógł zostać zagrany tutaj białymi? No właśnie nie, no nie, nie ruszamy królem. Król F1 to w ogóle nielegalny ruch. Tylko gramy sobie H4. Po co? Żeby puszować tego pionka i zdobywać przestrzeń. I H4, tak jak ktoś z was napisał, to są takie ruchy, które jak ktoś jest totalnym nobem, no to wykonuje, no bo gramy H4 i fajnie. Natomiast silniki pokazały, AlphaZero pokazało, że to jest grywalny ruch i warto z niego korzystać, żeby zyskać trochę więcej przestrzeni. H6, H5, Hetman G4. Widzicie, co grozi? Jakbyście grali białymi i czarny by zagrał jakiś losowy ruch, to widzicie, jaka jest groźba? Bo ogólnie też zawsze musicie stwarzać jakieś groźby przed oponentem. Dokładnie tak, widły. I to widły takie dość rzymskie, nie? Że jeżeli ktoś zagra tu, no to korzystamy z tego, że pionek jest związany i zdobywamy sobie hetmana. Z tego względu Stockfish po prostu się odsunął. I teraz nastąpił taki ruch, który pamiętam, wiecie, ja w roku 2018 widziałem te partie, powiedzmy takie analizy tych partii i następny ruch jest jednym z najdziwniejszych ruchów, jakie widziałem w szachach w życiu. Nie chodzi o król H1, ani o król H2. Nie chodzi także o papieża na F9. Chodzi o zwykły ruch, który jest taki legalny, ale wygląda totalnie głupio. Ten goniec się gdzieś ruszył i zgadnijcie, gdzie tu, gdzie. Czy na D2, czy na E3, czy na F4, czy na G5, czy na H6. A no właśnie, takim naturalnym ruchem, jeżeli ktoś z nas miałby taką pozycję i musiał ruszyć gdzieś tym gońcem, to albo by się normalnie go wyprowadziła, ewentualnie jak się chce grać na dymy, no to by się zrobiło łubu-dubu. Ale to by nam oczywiście nic nie dało, bo hetman wbije i lipa. Więc tutaj stał zagrany goniec G5. I nie wiem, jak mogę skomentować ten ruch, poza tym, że jest ruchem opór komputerowym. Dlaczego? Po pierwsze, no dajemy gońca pod pionka. Ale to jest jeszcze rzecz, którą można rozkminić, to znaczy, wiecie, można sobie policzyć, dobra, przecież jak on zbije, no to ja co zbiję. I ten hetman nie bardzo ma gdzie iść, bo jak pójdzie tu, no to dostanie mata. Tu, tu i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli pójdzie tu, no to tu jest taka fajna kontynuacja, że gramy hetman H4. No i jeżeli przeciwnik zagra jakiś losowy ruch typu, nie wiem, no takie coś totalnie losowe, to gramy H6. I białe, czarne, przepraszam, nie mają obrony przed ruchem H7 i zdobyciem hetmana. A jeżeli zbiją, to dostają mata. Więc to wszystko można policzyć. Tylko, że jeżeli już się jest na pewnym poziomie szachowym, to raczej nie gramy takich ruchów, że wiecie, o, może się oponent pomyli i wtedy sobie wygram. Tylko raczej gramy ruchy, które realnie nam coś dają. A tutaj ciężko rozkminić, po co został ten ruch zagrany? To znaczy, no co, może jakiś goniec F6, może jakiś, nie wiem, skoczek F6. Ciężko powiedzieć, jest dużo opcji. AlphaZero miała to wszystko ogarnięte i stwierdziła, dobra, lecimy goniec G5. Co więcej, to też musicie brać pod uwagę, że tak jakby, jeżeli jesteście komputerem, jeżeli jest komputer, to on też nie ma jakby oporów, co nie? Jeżeli jesteście człowiekiem, no to na taki ruch nawet się raczej nie spojrzy, nie? No bo przecież pod pionka, no bez sensu, nie? Podejście jest takie, że dobra, tu nie mogę zagrać i gra się coś innego. Ten komputer nie ma takich oporów, dobra, goniec G5, spoko. I zostało zagrane F5.
No i wydaje się, że jest trochę lipa dla białego. No bo wisi to, wisi to, wisi to, no i coś trzeba zrobić. Poszło hetman f4, skoczek c5. Oczywiście nie można bić tu, bo hetman f8 i tracimy. Nie można tutaj zbić, bo po skoczek g5, nawet jak sobie zagra coś takiego, to tutaj są takie totalnie komputerowe warianty typu g4, nie można zbić, jak się zbije tu, to siemanko, mat. Więc tu po prostu, no... Nie wiem. Natomiast Stockfish zagrał skoczek c5. I w tym momencie zostało zagrane, tak jak Jicher mówi, goniec e7. Atakujemy tu, atakujemy tu. I podwalamy przy okazji widełki. Jak myślicie? Alfa Zero tego nie widziała? Oczywiście, że widziała. Tylko widziała także, że można zagrać hetman d6. W ogóle, by the way, polecam wam obejrzeć sobie tę partię z aktualnym takim silnikiem stockfishowym, tak we własnym gronie, ponieważ tam w ten termometr robi totalne przysiady, ponieważ on nie rozumie tych ruchów totalnie, co nie? Dobra, hetman d6, atakujemy tu, atakujemy tu. Skoczek e1 i jak sądzicie, co jest lepiej, zbić wieżę czy skoczka? Dokładnie, bijemy skoczka. Dlaczego? Skoro ten wieża jest więcej warta? Z tego względu, że skoczek potem nam zbije tu. Chcemy mieć więcej figur w akcji. F, E4, goniec E4. Dobra, i ogólnie, jak widzicie, działo się tutaj bardzo dużo. To znaczy tutaj widełki, tutaj jakieś figury zostały potracone. I teraz taki pro tip ode mnie dla was, jeżeli gracie sobie w szachy. Bardzo często będziecie mieli podczas partii sytuacje, w których po prostu wiele rzeczy się dzieje. I tak jakby lecimy na tym flow, nie? Że sprzedajemy dziurę za dziurą dla oponenta. I jest spoko. Natomiast jak już... jak to się mówi, jest takie coś, co jest chillera, to warto się po prostu zastanowić, jak w ogóle my stoimy z materiałem. Okazuje się, że... Alfa Zero ma wieżę, a oponent ma dwie wieże. To jest bardzo ważne zagadnienie, które mogę wam powiedzieć na przykładzie właśnie tego meczu. A mianowicie to, że jeżeli jesteśmy na pewnym poziomie słabym, czyli mamy na przykład ranking 2200, tak jak ja, to dla nas pierwszą rzeczą, którą robimy podczas oceny pozycji, to jest to jest materiał, co nie? Czyli liczymy sobie, o kurde, dwie wieże, ja mam tylko jedną wieżę. No ogólnie, no to jest lipa. Natomiast Alfa Zero pokazała, że najważniejszą rzeczą jest na dobrą sprawę aktywność. Bo co z tego, że oponent ma skoczka i wieżę, skoro one jeszcze się ani razu nie ruszyły, a co więcej, ani razu się ruszyć nie mogą. Czyli na dobrą sprawę to biały gra, mając dwie wieże, dwa gońce i hetmana, a czarny hetman, wieża i goniec. Więc aktywność szachów jest bardzo, bardzo ważna. No i tutaj Stockfish ogarnął, że jak zagra hetman g8, co wydaje się być naturalnym ruchem, no to straci tu i teraz już mamy parę gońców, a te figury nadal są w bardzo złym położeniu. Z tego względu zrobił wieżę f5. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zbijemy, oponent zbije, to zdobyliśmy jednego gońca za tę wieżę. I to też jest bardzo ważna protip dla was, widzowie. Jeżeli już macie coś tracić, to stracicie to w taki sposób, żeby jak najwięcej za to zyskać. Więc tutaj, jeżeli hetman by odszedł, to tracimy całą wieżę za free, a po zasłonięciu się zdobylibyśmy gońca. Celowo powiedziałem, zdobylibyśmy, ponieważ białe nie muszą tego bić. I nie zrobiły tego. Zagrały goniec h4. Po co? Żeby ten hetman sobie mógł tutaj gdzieś wejść w przyszłości. Ten goniec tutaj nie stał za dobrze, więc został wycofany. A te wszystkie problemy, które ma oponent, nadal są u niego. Poszło goniec h4, powrót rzymski. Ten goniec tutaj najlepiej jak sobie wróci. I g4. I paragońcy tutaj wykończą. Bo okazuje się, że tutaj jest takie potężne związanie i jak wieża odejdzie gdziekolwiek, no to tracimy. Więc poszło wieża d5. Po to, że jeżeli oponent by zbił, no to w tym ruchu teraz już czarne mają wygraną. Dlaczego mają wygraną? Bo pozbyły się najbardziej aktywnej figury w obozie białego. A co więcej, zaraz wyjdzie skoczek, zaraz wyjdzie wieża i Wiguchi. Z tego względu zostało zbite tu, szach. Goniec G8, jedyny ruch. I teraz według mnie
jeden z ładniejszych ruchów w tej partii, chociaż tych ruchów oczywiście było bardzo dużo ładnych, ale z takiego szachowego punktu widzenia bardzo, bardzo fajne, a mianowicie to, że postawcie się w sytuacji czarnych. Goniec się nie może ruszyć, hetman też nie bardzo się może ruszyć, skoczek się nie może ruszyć, bo straci wieżę, a wieża się nie może ruszyć, bo jest blokowana przez skoczkę, czyli nie trzeba jakoś tak grać na jakąś totalną zadymę. Dokładnie, jest bardzo, bardzo duszno. I właśnie, na przykład Varin na czacie mówi, że no tutaj gramy goniec F6. I to jest bardzo ważna rzecz, którą chciałbym wam przekazać. A mianowicie, jeżeli macie bardzo dużą przewagę i oponent ma bardzo duszno, nie ma się czym ruszać i ogólnie dostaje na dziurę, to chillujecie. Nie musicie od razu dociskać go, nie? Możecie długo pozbawiać go miejsca. Skoro on nie może się za bardzo ruszać, no to niech trwa w tym stanie. I tutaj właśnie Alpha Zero zrobiła coś takiego, a mianowicie zagrała sobie goniec G3. Hetman G6 też by było nie najlepsze, bo oponent zbije i pomimo tego, że nie ma się czym ruszać, to teoretycznie istnieje jakaś tam szansa, że coś tam będzie robione. F4 też by było ciekawym ruchem, tylko trzeba uważać na takie szachy. To nie jest tak, że biały nie ma nic w grze, więc zostało zagrane goniec G3. Teraz jakby poszedł szach, to my chowamy tego króla, no i musi być odwrót rzymski praktykowany, nie? Po hetman F8 prawdopodobnie też jest bardzo dobrze, natomiast to na dobrą sprawę też nie stwarza jakiejś groźby, bo pamiętajcie, że wy nie powinniście chcieć tego bić, przynajmniej jakoś tak super szybko. Bo jeżeli na przykład, popatrzcie, zagramy sobie jakieś takie losowe ruchy, to ta pozycja już nie jest wcale taka zła dla czarnego. Dlaczego? Bo my pozbyliśmy się super aktywnej naszej wieży, a oponent straciłby dwie nieaktywne figury, więc na dobrą sprawę stracilibyśmy wieżę. Więc poszło goniec G3, no i wiecie, rybka mówi, znaczy Jezu, Alpha Zero mówi, no dobra, no to jak tak chcesz coś zagrać, no to powodzenia. I oponent zagrał C5, ale to ogólnie w tej pozycji każdy ruch ma jakiś ogromny minus. Na przykład, jeżeli zagramy hetmanem, odejdziemy, no to trzeba wracać, no i jest lipa i zagramy goniec E5, hetman F8, no i tutaj oponent się nie utrzyma. Więc zostało zagrane C5, ale widzicie, jaki punkt jest teraz dostępny dla czarnego, dla białego znaczy się? Dokładnie, pole D5. Więc co zostało zagrane? E5. Hetman D5. I okazuje się, że nie można zbić, bo istnieje w szachach coś takiego jak związanie. Więc tutaj czarny próbował się oswobodzić, ale stracił wieżę. No i reszta partii praktycznie już jest GG. Została zaproponowana wymiana hetmanów. Teraz już możemy wymieniać, no bo jeżeli mamy przewagę, no to dla nas to jest Gucci. Skoro mamy przewagę, no to możemy wymieniać. No i tutaj reszta partii nie jest jakaś super ciekawa, ponieważ no biały sobie gra, zdobywa pionki. I te końcówki ogólnie, musicie się przygotować na to, że te końcówki pomiędzy komputerami są bardzo długie i bardzo mało ciekawe. Ale ogólnie no to jest po prostu wygrana. Chodzą sobie w kółko, chodzą, tu zdobyty jeden pionek, zdobyty drugi zaraz będzie. Pyk, 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 jeszcze parę ruchów, ale jak widzicie, tak średnio co 20-30 ruchów białe zdobywają kolejnego pionka. I w tej pozycji czarne się poddały. I dlatego wam pokazałem tę końcówkę. Żeby wam udowodnić, że to nie jest tak, że jak wy macie na przykład stratę figury, to wy powinniście już puszczać kierownicę. Nawet najlepsze komputery na świecie grają takie pozycje przez kilkadziesiąt ruchów, bo to nie jest bardzo proste wykorzystać takie coś. I na przykład jak ja bym grał z Carlsenem taką pozycję, to niekoniecznie bym ją wygrał, nie? Natomiast to jest tak, że po prostu realizacja przewagi zawsze jest duża i każdemu z uczniów zawsze powtarzam, że nie ma znaczenia, czy wygracie w 10 ruchów, czy w 100 ruchów, ważne jest, żeby wygrać. I ta partia to pokazuje, nie? Także tutaj była zadymka totalna, ale Alpha Zero wygrało sobie.